Dzisiaj będę przekraczał granice swojego komfortu, bo będziemy robić jedną z najgroźniejszych modyfikacji CPU. Będziemy robić tak zwany delete, czyli pozbędziemy się tego cieplnego odpromiennika, który znajduje się na procesorze. I wszystko po to, żeby ujarzmić temperatury bestii, jaką jest 13900 KS, który znajduje się w customie za mną. Do tego zrobimy sobie tak zwane chłodzenie Direct die. Co dokładnie daje taki delete? Po co się to robi? Czemu właściwie na procesorach w ogóle mamy? i HS-y. No i dlaczego prawdopodobnie nie powinniście tego robić, o tym sobie dzisiaj opowiemy. A, no i trzymajcie kciuki, żebym nie zepsuł sobie dzisiaj procesora. Jak zepsujesz to nie będziesz miał komputera. No właśnie wolałbym nie. Dobra, no to zacznijmy od tego, jak taki procesor jest zbudowany. To jest akurat 12900K, ale mój 13900KS, którego zaraz wydłubiemy, wygląda praktycznie identycznie. Mamy tutaj jakąś taką płytkę PCB, tutaj mamy te takie złote kontakty, które przychodzą do pinów w płycie głównej, mamy tutaj jakieś elementy elektroniczne, no i z tej strony mamy taką o tą płytkę, gdzie mamy napisany model procesora i tak dalej. Tylko to nie jest faktyczny procesor. Rzeczywisty chip, czyli procesor, znajduje się pod tym. A to, co my tutaj mamy, to jest odpromiennik cieplny, który często nazywa się także jako IHS. Z angielskiego to jest Integrated Heat Spreader. I taki odpromiennik na procesorze de facto pełni dwie role. Po pierwsze, chroni nasz faktyczny chip, żeby go nie uszkodzić na przykład przy instalacji chłodzenia. I po drugie, pomaga też w niektórych przypadkach odprowadzać ciepło. IHS-y na procesorach naprawdę fantastycznie przewodzą i odbierają ciepło. I zobaczcie, co się stanie, gdy przykładam do do takiego IHS-a -e, kostkę lodu. Ona momentalnie się topi i to nie jest w żaden sposób przyspieszone i faktycznie się tak dzieje. Skoro ten IHS chroni procesor i skoro no tak fantastycznie przewodzi, czy odbiera ciepło, no to na grzybach chcesz to w ogóle ściągać. A, to jest bardzo dobre pytanie. I tak, faktycznie taki IHS fantastycznie przewodzi, czy odbiera ciepło, ale jest jeden problem. Tak czy siak, jest to dodatkowa warstwa pomiędzy faktycznym chłodzeniem a rzeczywistym chipem, który znajduje się pod spodem. I w większości przypadków to nie jest problem, ba czasami może to nawet pomóc w odprowadzaniu ciepła. Bo zobaczcie, na przykład takie chłodzenie powietrzne, które jest kompatybilne z wieloma procesorami, ciepłowody ma rozprowadzone jakby na całej powierzchni swojego bloku. Więc takiemu chłodzeniu powietrznemu będzie dużo prościej odprowadzić Ciepło z tak dużej powierzchni, a nie ze sporo mniejszej, jaką ma rzeczywisty chip pod spodem. No to znowu, masło w czym problem. To po co chcesz to ściągać? A no problem w tym, że moja 13900ks wciąga ponad 300W. Jest po prostu taka wartość, taki punkt, w którym IHS zaczyna przeszkadzać. Zwłaszcza jeśli korzystamy z wydajnego chłodzenia wodnego, które bardzo efektywnie jest w stanie odbierać ciepło. Wtedy im bliżej źródła ciepła jesteśmy i im mniej warstw, tym lepiej. I w momencie, gdy macie bardziej energooszczędny procesor i wciąga 65, 100 czy nawet 200 W, to IHS najczęściej nie będzie problemem. Ale w momencie, gdy mamy takiego potworka jak 13900KS, no ja nie jestem go w stanie schłodzić nawet swoim custom LC. Dlatego stwierdziłem, że zamiast bawić się w półśrodki, i zamiast na przykład polerować ten IHS, żeby zmniejszyć te takie nierówności, to po prostu zaczniemy chłodzić bezpośrednio sam chip. I ktoś z Was może zapytać, czy to jest bezpieczne? Oczywiście że nie i oczywiście, że robiąc taką modyfikację, tracimy jakąkolwiek gwarancję na procesor. Ale co ciekawe, to nie każdy procesor ma taki odpromiennik cieplny, bo przykładowo, jeżeli popatrzymy sobie na procesora w laptopach, to najczęściej one po prostu nie mają dodatkowego IHS-u i są chłodzone bezpośrednio. A to głównie dlatego, że chłodzenia w laptopach są projektowane pod dany zestaw chipów no i są po prostu zoptymalizowane. Do tego Chcemy, żeby nasze laptopy były jak najcieńsze, więc producentom też zależy na tym, żeby jak najbardziej efektywnie odprowadzać właśnie ciepło z samego procesora. O, albo kolejny przykład. Procesory w kartach graficznych też nie mają żadnego dodatkowego odpromiennika, też jest chłodzony bezpośrednio sam chip. Głównie dlatego, że no, karta graficzna jest montowana na etapie fabryki, fabryka zakłada chłodzenie, więc jest małe ryzyko ukruszenia faktycznego krzemu. Ale... W historii zdarzały się także procesory desktopowe, które nie miały żadnego odpromiennika. I mogę Wam też taki pokazać. Tylko muszę iść do kantorka. Tu gdzieś chyba miałem te takie stare całkiem procki. Oh na spektrumie. O, czekajcie, otworzę tylko to szpetne pudełko. O! I tu będziemy mieli kilka przykładów. Tu jest na przykład stary Celeron od Intela i jak widzicie mamy tutaj normalnie płytkę z pinami, a tutaj mamy bezpośrednio sam chip bez żadnego IHS-u. O, a tutaj mamy takiego Semprona, który też nie ma żadnego odpromiennika. promiennika. Więc tak, w przeszłości desktopowe procesory nie zawsze miały IHS-y. I... To był taki, można powiedzieć, miecz obosieczny, no bo z jednej strony, ok, mogliśmy mieć trochę lepsze temperatury, ale z drugiej strony, jak za mocno dokręciliśmy śrubę i za mocno przykręciliśmy chłodzenie, no to mogliśmy po prostu ukruszyć tutaj faktyczny krzem, no i mogliśmy sobie prosto uszkodzić procesor. Pytanie do starszych widzów, uszkodził ktoś z Was kiedyś procesor w ten sposób? Ej stary, czaisz jaka lipa by musiała być, wiesz, kupujesz sobie kompa za grube siano, wiesz, składasz wszystko fajnie, a potem się okazuje, że za mocno dokręciłeś śrubę i ukruszyłeś procesor. Ale to by musiało boleć. No to wiecie, no... I HS-y jednak, jednak mają sens. Mają sens. Dobra, ale zanim przejdziemy do demontażu mojego kompa, jeszcze rzućmy okiem na temperatury, żebyśmy wiedzieli na czym stoimy. Otóż, gdy płyta główna działa na domyślnych ustawieniach, no to podczas Cinebench'a miałem praktycznie od razu 100 stopni na procesorze. No, nie dziwota, skoro procesor wciąga 330 watów, nie? Ale problemem zaczęło być to, że przykładowo w grach również dobijałem do bardzo wysokich temperatur. W takim The Finals temperatury... Też potrafiły skoczyć mi do 90 stopni, a procesor był obciążony może w 40%. A w takim Cyberpunku też nie wyglądało to zbyt kolorowo, bo miałem średnio 81 stopni Celsjusza. Dlatego ja jakiś czas temu, jeszcze zanim w ogóle zacząłem myśleć o tym Delidzie, zacząłem robić sobie optymalizację. Mianowicie zrobiłem sobie undervolting o 90 mV plus zablokowałem power limit na 300 W. I. To faktycznie pomogło mi zredukować temperatury, bo przykładowo w Cinebenchu mam wtedy 98 stopni, a nie 100. Za to faktycznie konkretną redukcję w temperaturach miałem w grach z 81 stopni na 75 i faktycznie kultura pracy była troszeczkę lepsza, ale nadal nie były to aż tak duże redukcje na jakie liczyłem. No to gasimy tą bestię i robimy ten delit. To jest tyle wszystkich części do tego, że się czuję czasami jakby ogrzewanie centralne Robił a nie chłodzenie do kompa. Dobra, tu sobie odkręcimy rezerwuary. Leci. Ui. No powiem wam, chodził kasną te parę miesięcy. Nie wiem, kiedy myśmy ostatnio ten upgrade robili. Kurde, czysto jest. Dużo czyściej niż było ostatnio. Dobra, no to słuchajcie, odkręcamy nasz korserowy blok. No to mamy nasz bloczek. Oczyścimy sobie ten bloczek. To tam Kamil pokazuje, że za dużo pasty dałem. Dobra, to odkręcimy rameczkę montażową. Ta -da. Fajny procesor. No, fajny. Byłaby wielka szkoda, jakbyśmy go zepsuli, nie? Kupiłem takie coś, to się nazywa Delete Mate, To jest taki sprzęcik, który robi nasz kolega Derbauer z Thermal Grizzly. Instrukcja, jak widzicie, naprawdę bardzo prosta. Kosztuje takie cacko nie, nie pamiętam, jak za zapłacić 200 zł, chyba. Z, z metalu wykonane. No i ma za zadanie przesunąć nam po prostu cały nasz IHS z faktycznego PCB. No zobaczmy, czy to zadziała. No cykam się. Wiesz, aż mam takie nieprzyjemne uczucie w rękach, wiesz? No kurde, no jednak drogi jest ten procesor, no. Tu mamy trójkąt, tu mamy trójkąt i tutaj też na tym mamy trójkąt i de facto powinno to wyglądać tak i po procesorze. A jejciu, dobra, tu wkręcamy śrubę. Te nakrętki mamy założone. Śruba wkręcona. Kurde, no stresuje się strasznie. Ja pierdzielę. No to tylko procesor. No to tylko procesor, nie? Już nie ma drotu. Teraz już nie ma. Mhm, słyszę, że puszcza to taśma. O, dobra, no tyle już powinno być git. Już nam to ładnie prze przesunęło się. Pięknie. Mamy i to się trzyma po prostu na tym. O! No to mamy to, słuchajcie. I teraz mamy jeszcze dwie rzeczy do zrobienia. Musimy to usunąć. Nie wiem, co to jest, jakaś taśma taka, która trzyma ten IHS. Najprościej jest to namoczyć jakąś ipą i po prostu czymś plastikowym delikatnie sobie to zeskrobać. jest taka robota głupiego, ale trzeba to zrobić. Bo tu trzeba uważać, bo to są, zobaczcie, takie malutkie elementy tutaj i tutaj. No, i musimy bardzo uważać, żeby nie zrobić krzywdy, bo jak nam taki joink jeden odleci, no to nie będzie GG. I musimy też ściągnąć tą warstwę lutu, który jest bezpośrednio na tym chipie. Jeżeli chodzi o chip, to jest troszeczkę trudniejsza rzecz, i to się zajmiemy tym najpierw. Mamy taki wściekły metal, i wściekły metal działa na takiej zasadzie, że jak damy go na ten lut, który tutaj jest, to nam jakby rozpuści tą warstwę, ona przereaguje, i będzie się dało wtedy łatwo zeskrować. Potwierdzi Zbiłem to z kilkoma osobami, więc wydaje się, że będzie to legit. O kur. Tyna. Tak, musimy go dać na razie tutaj do, dokładnie, rozprowadzić. Trochę go będzie za dużo, ale to zaraz go sobie ściągniemy, to się nie przejmujcie. Na razie tylko wiecie, żeby to sobie przereagowało. minutes later. Ludzie mówili, że to tak z 15 minut musi się posiedzieć. Dałem temu 20, no to ściągniemy to i zobaczymy, czy to faktycznie będzie tyno. Bez kapy. Patrz, będziemy mieli elegancką, ładną powierzchnię na tym. Rzeczywiście ten ciekły metal, zobaczcie, przereagował i już bezpośrednio ten cały lód wredny nam schodzi z tego. Z tak, tego zobaczcie, tu nam został jeszcze taki placek. Zaraz to spróbuję jeszcze zeskrobać i najwyżej damy jeszcze drugą warstwę tego ciekłego metalu i już całkiem to wiecie, tak dopolerujemy. Many, many minutes later. 40 minut się z tym pie pieściłem i no zrobiłem, bo po pościągałem ten klej. Tutaj elegancko nam zszedł lód z tego procesora. Tu jeszcze jest parę takich miejsc, jeszcze sobie nałożę ten wściekły metal i jeszcze raz sobie to ściągnę dam temu przereagować, ale wygląda to naprawdę miodnie. Ja stwierdziłem, że jak już mam się w coś takiego obawić, to pójdziemy w ogóle po bandzie i zrobimy chłodzenie direct die. Czyli będziemy chłodzić bezpośrednio sam fizyczny. Cheap. I oczywiście najlepiej wtedy jest kupić dedykowany blok, który jest właśnie przystosowany do chłodzenia typu Direct Die. No i moim takim pierwszym, oczywistym betem na to, jaki blok wybrać, no było oczywiście blok od EK, tak zwany Velocity, który jest no chyba najpopularniejszym blokiem Direct Die. Ale zacząłem czytać opinie na reddicie i powiem wam zaskakująco dużo osób miało problemy z tym blokiem wodnym, że okazało się, że jest krzywy i że temperatury wcale nie były takie, jakie powinny. I ludzie na reddicie de facto polecają trzy opcje. Pierwsza opcja, czyli Optimus, no i spoko, tylko ten blok, no, nie jest już dostępny. Ta druga opcja, którą polecali, no, też nie jest już dostępna. I trzecią opcją, którą polecali, jest chiński Iceman. Kurde, po prawdzie mi jest wszystko jedno, jaka to będzie firma, no, byleby faktycznie dowoziło pod kątem temperatur. Tylko, że no, patrząc na tego Icemana, no, kurde, no ten blok jest brzydki jak 150. Wszystkie komponenty w tym kąpie mam czarne. No to przecież ten srebrny blok wyglądałby tutaj w ogóle jak coś kompletnie z innej parafii. No i tak kurde przeglądam. No mówię, no kompletnie mi to nie będzie wizualnie pasować. Mówię, no to może wezmę ten IK. Może będzie faktycznie dobry. No i szukałem, szukałem i znalazłem. To to jest blok firmy Barrow. To jest firma, którą możecie kojarzyć, że miałem od nich przepływomierz i ten blok, jak sobie przypatrzycie, to jest zaskakująco podobny do tego Icemana, tylko że jest po prostu czarny. Znaczy no dobra, no też ma jakieś tam srebrne elementy, no ale mnie będzie tak straszył. I ja wiem, że Barrow to może nie jest jakaś super hiper firma z reputacją, ale wygląda mi to po prostu jak rebrand Icemana tylko w innym kolorze. They're the same picture. Tylko na Redditie ludzie w sumie nie wiedzą, bo nikt tego bloku nigdy nie sprawdził, więc. Będę pierwszy, trzymajcie kciuki czy coś. No najwyżej IK kupię, no, no trudno, to jakby no, nie jest kwestia kasy, bo ten blok kosztował chyba jakieś 400 zł. Jakby, okej, okay, jak już się bawimy w coś takiego, to mogę dać tysiaka za ten blok. No tylko, no byle by był dobry, tak? Więc, no to no nie wiem, jolo, no najwyżej za miesiąc do będziemy być kolejny odcinek. Parą nie daje nigdy instrukcji w pudełku, więc musiałem sobie stronkę odpalić i zobaczcie, to wygląda w ten sposób, że. Po prostu ten cały blok, jakby przykręcamy w miejsce, gdzie jest ten mechanizm do ładowania. A ja i tak już go mam odkręcony, bo wcześniej mieliśmy ramkę montażową, więc tylko co? Tych śrubek nie ma w zestawie, więc to są chyba te, co były oryginalnie z soketem, nie? Dobra, to nakładamy teraz ciekły metal bezpośrednio na chip. No to dajemy sobie ciekły metal, już tak docelowo. Musimy sobie elegancko rozprowadzić i ten nadmiar sobie zaraz ściągniemy stąd. No troszeczkę za dużo tutaj nam tego weszło. Wściekły metal jest, nadmiar usunięty. Pakuj to do soketu, no i tyle. Musimy pamiętajcie folikę ściągnąć, <grymne> <grymne> żeby nie było t volt moment. <grymne> tak, trójkącik w tym miejscu. No, to siód. Dobra, siedzi. Dobra, i zrobimy tą metodę taką, jak Derbauer i Kamil mówili, czyli, że dokręcamy paluszkami tyle, ile się da. I potem jeszcze 90 stopni, tak? Mm -hmm. Tak, winty mi tu pasują normalnie. I tutaj damy sobie in. No, ładnie, tylko niestety, jak widać, muszę rurki dorobić nowe, bo oczywiście stare nie będą pasować, bo blok corsera miał inny, inny układ. No dobra, słuchajcie, to ja muszę sobie podoginać rurki, no i widzimy się za chwilę. The next day Okej, okay, słuchajcie, no to porobiłem sobie rureczki Tak nam tutaj wyglądają te rureczki Tu mamy tak puszczone z karty graficznej Tutaj mamy puszczone z bloku Testowałem też przez całą noc właściwie ciśnienie Wszystko to wygląda w porządku, także No, zalewamy bydlaka Zobaczymy co to będzie, czy to wstanie w ogóle Dobra, no to puszczamy pompidło No dobra, słuchajcie, układ zalany to teraz jeszcze tylko będę musiał porobić taniec szamana i chyba będzie wszystko git. Moment later. No dobra, no to zobaczmy czy ucegliłem se proca. Coś tam pokazuje. Nie podłączyłem se monitora oczywiście. No tak. To żyje. Żyje. I fakt, komputer działał i miał się świetnie, więc przynajmniej nie uszkodziłem procesora. Wiecie, cały podjarany, lecę, odpalam tego Cinebench'a i... Co? 98 stopni? Bez limitów? Tylko? Więc przełączyłem potem na ten swój undervolt, o którym mówiłem wcześniej i... Okej, okay, mam redukcję w temperaturach, ale zaledwie o 6 stopni? Co? No właśnie, mamy niższe temperatury, ale nie o tyle niższe, o ile się spodziewałem. Wydaje mi się, że coś tu jest chyba nie tak. Mówimy tutaj o zaledwie 6 czy 7 stopniach w redukcji temperatur. No nie no, coś, coś tu musi być nie tak. No i powiem wam, zacząłem tak szukać po internecie, porównywać z wynikami, które mieli inni, no i kompletnie nic nie miało sensu. No i tak zacząłem się zastanawiać, co mogłem zrobić nie tak. I przyszła mi jedna rzecz do głowy. Chodzi tutaj głównie o aplikację ciekłego metalu, ponieważ ja tylko i wyłącznie rozprowadziłem ciekły metal bezpośrednio na rdzeniu procesora, a zalecane jest też, żeby rozprowadzić go na bloku procesora. I to jest rzecz, której ja nie zrobiłem. No i pomyślałem, że skoro to jest jedyna rzecz, której nie zrobiłem, no to chyba to musi być przyczyną. I to był moment, w którym strasznie zacząłem żałować, że w swoim kastowi mam twarde rurki, a nie miękkie, bo wtedy mógłbym sobie po prostu sam blok odkręcać bez zlewania cieczy za każdym razem. No ale it is what it is. Chciało się mieć ładny wygląd, no to ma się teraz problemy, co nie? Więc tak, zrobiłem dokładnie to, co myślicie. Znowu zlałem ciecz, zdemontowałem blok procesora. I hmm, no tak po pierwszych oględzinach wygląda na to, że ten ciekły metal też się rozprowadził po bloku. No ale okej, okay, zmyłem to wszystko, zaaplikowałem ciekły metal jeszcze raz na rdzeń samego procesora i na blok. No może coś nie pykło. Zdarza się. No i znowu montuję blok, sprawdzam szczelność, zalewam układ, odpowietrzam, wszystko wstaje, odpalam Sinebencha, a tam 100 stopni. Nie, Boże, proszę nie! <grych> Jakby teraz z perspektywy czasu sam z siebie się śmieję, ale. Wierzcie mi, wtedy naprawdę do śmiechu mi nie było. Więc o co chodzi? Przecież powinno działać. Na nowo wszystko rozprowadziłem, zarówno na bloku, jak i na procesorze. No co jest? Zacząłem jeszcze raz szukać jakichś informacji na temat tego bloku procesora. Może to z nim jest coś nie tak. No i tak właśnie znalazłem aukcję na chińskim portalu tego bloku Baroła, gdzie była jedna gwiazdka i info o tym, że blok nie do końca dobrze przylegał na danej płycie głównej do procesora. I Ziomek dał tutaj takie rozwiązanie, że odkleił takie plastikowe dystanse i mówi, że od tego czasu było nieporównywalnie lepiej. Brzmiało to sensownie, bo faktycznie po tych temperaturach wygląda tak, jakby blok nie do końca stykał się z procesorem. Zacząłem też przyglądać się zdjęciom Icemana i tego baroła, i rzeczywiście te plastikowe podkładki wyglądały jak jedyna różnica między blokiem baroła a Icemana, więc znowu Zlewam ciecz, demontuję blok, no i spróbowałem zdjąć te plastikowe podkładki. Faktycznie wygląda to tak, jakby one dawały tak może z pół milimetra dystansu i udało je się odkleić bez większych problemów. No i myślę sobie, pewnie to przez to. I po raz kolejny montuję blok, sprawdzam szczelność, zalewam układ, odpowietrzam. No syzyf. I wierzcie mi, skroplami potu, klikam w Cinebencha, odpalam test i. Znowu mamy 100 stopni, czyli wygląda na to, że to nie te plastikowe podkładki są przyczyną. Nic to po prostu nie dało. Ale co do samych temperatur, stwierdziłem, że na dobrą sprawę mamy trzy opcje: pierwsza, może to faktycznie ten blok baroła nie jest tak dobry, jak myślałem. Dwa, może to sam mój procesor jest krzywy, ma jakieś mikronierówności i stąd biorą się te problemy. No albo trzecia rzecz, Coś jest nie tak z ciekłym metalem. I tak naprawdę to ten ciekły metal to była jedyna rzecz, którą mogłem zmienić w tym całym równaniu bez kupowania innego bloku, więc stwierdziłem, że tak właśnie zrobię. Zamówiłem sobie Thermal Grizzly Conductonaut i dla pewności jeszcze sprawdziłem, czy nie mam żadnej podróbki. Więc tak znowu zlewam układ, demontuję blok go. No i nakładamy kolejny ciekły metal. Szczerze, to ten ciekły metal od Thermal Grizzly ma trochę inną konsystencję niż LT100. Jest jakby taki faktycznie bardziej ciekły. No nic, nałożę i zobaczymy czy to coś dało. Ale wcześniej znów trzeba sprawdzić szczelność, zalać, odpowietrzyć. No już z totalnym stresem odpalam Cinebench'a i mentalnie nastawiam się, że znowu zobaczę nie to co chciałem. Klikam run i ciała 83 trzy stopnie Celsjusza Wow, no w końcu jakaś znacząca poprawa. Więc na moim underwolcie przeskoczyliśmy z 98 stopni na 83. Czyli mówimy tutaj o różnicy o 15 stopni Celsjusza. No i kurde, w końcu, to jest jakaś konkretna wartość. To jest coś, co chciałem zobaczyć. No i w cyberpunku też była niezła różnica, bo bez underwoltu, przypominam, było to 81 stopni średnio. Z underwoltem było to 75 stopni, a z direct dai i undervoltem mówimy tu o 63 stopniach Celsjusza. Więc znów różnica była naprawdę ogromna. No i wygląda na to, że faktycznie chyba coś z tym ciekłym metalem LT100 jest nie halo. Kurczę, nie wiem, być może to mi trafiła się jakaś podróbka tego produktu i stąd takie wyniki, a nie inne. Chociaż cała ta sytuacja jest dziwna i zastanawiam się, czy to po prostu ten ciekły metal Thermal Grizzly jakoś lepiej się nie ułożył na rdzeniach i... Może stąd taka poprawa? Natomiast nie ma źle, udało mi się odblokować power limity, podkręciłem też rdzenie P na 5.7 GHz, rdzenie E podkręciłem na 4.5 GHz i wtedy z odblokowanymi power limitami mam okolice 87 stopni Celsjusza. I z jednej strony to jest dobry wynik, mówimy tutaj naprawdę o nieporównywalnej różnicy, ale tak z drugiej strony Coś mi chyba nadal tutaj nie gra. Przynajmniej z tego co patrzyłem po innych testach, gdy ludzie testowali z odblokowanymi power limitami, mieli temperatury rzędu 75 stopni Celsjusza. Więc nadal podejrzewam, że może coś nie do końca być okej okay z tym moim blokiem. Ale powiem wam, nie mam już psychy na razie zamawiać Icemana i po raz. Kolejny zlewać układu i tego testować. Może innym razem się za to zabiorę, ale na ten moment jestem OK z takimi temperaturami i faktycznie ta redukcja na ten moment mi wystarczy. Ale hej, może ktoś z Was ma ten blok Icemana albo Baroła, to możecie wrzucić w komentarzu swoje wyniki, jakie macie zegary, pobór mocy i tak dalej. Przede wszystkim cieszę się z tego, że nie ucegliłem proca, więc jak na pierwszy delit w życiu, to poszło to nie najgorzej. W sensie mogło być dużo gorzej, więc jest git. Tyle z mojej strony. Do zobaczenia w kolejnych materiałach. Na razie. Bajos!